Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Temat, który sobie poruszymy, myślę, że najbardziej rozpowszechniony i jeden z takich kontrowersyjnych, jest kawa. Kofeina wywierała niewielki efekt moczopędny. Zazwyczaj był on porównywalny, jeżeli chodzi o spożywanie również innych płynów, jak woda, sok, czy mleko, czy inne produkty. Teraz bardzo ciekawe zagadnienie, czy sama kawa może być suplementem magnezu? Więc summa summarum, wychodzimy na plus, jak tutaj zostało umieszczone na slajdzie, że jeżeli chodzi o magnez, wcale nie potrzebujemy dodatkowej suplementacji z podkreśleniem, że może, ponieważ zależy to oczywiście jeszcze od naszego sposobu odżywiania się, który z napojów najlepiej potrafi nas nawodnić. Czy wąchanie czekolady potrafi w jakiś sposób tłumić nasz apetyt? Odporność organizmu jest uwarunkowana licznymi czynnikami, o których zlicza się między innymi sposób odżywiania, ale zarówno aktywność fizyczna oraz odpowiednią ilość odpoczynku i snu. Jeżeli chodzi o pierwsze składniki, na które chciałbym się skupić, jest to witamina C, czyli na witaminie D3, jeżeli chodzi o układ immunologiczny. Poruszymy troszeczkę jeszcze witaminy D3 na tle sportowców, czyli czy ma ona wpływ, jeżeli chodzi o trening siłowy, jak to tutaj wygląda. Pokrótce przedstawmy sobie dwie fazy snu. Nie wiem, czy ktoś z Was się spotkał z tak zwaną tendencją do wypadania rzepki, czyli niestabilnością stawu rzepkowo-udowego. Mają one tutaj dwa podłoża. Pierwsze podłoże jest to spowodowane budową samego kośćca, czyli jeżeli chodzi o płykcie kości udowej, gdzie są one troszeczkę bardziej płaskie i wypadanie ma większą tendencję. Trening na czczo, czy jest skuteczniejszy od treningu w ciągu dnia pod kierunkiem spalania tkanki tłuszczowej?